Dzień dobry, moi drodzy. I oto witamy się z wami 28, zdaje się, tak jest. Nie stycznia, nie grudnia, tylko marca. Dzień dobry. Czwartek, ci dzieciaki mają wolne. Kocham cię! Byliśmy już dzisiaj z dzieciakami w sklepach różnych, bo nam było parę rzeczy potrzebne. Usiłowałam usiąść do tej gry naszej wielkanocnej, ale to nie jest czas. Ja muszę być chyba sama, w spokoju, w ciszy i bez przeszkód żadnych w postaci rozpraszaczy tej trójki, mam na myśli. Więc wezmę się za to wieczorem, tak mówię codziennie i jeszcze się za to by wzięłam. Ale dobra, dzisiaj już powinnam. Puszczę go na chwilę. Będę żyć. Wypuść kota! Puść kota! Dobra, ugryź się tam, da radę z nim. Znaczy właściwie to kot se da radę z ugryziem. No a my trochę, chociaż trochę świeżego powietrza zażyjemy. Pogoda nie jest dzisiaj jakaś szałowa. Ma słońca, nie jest jakoś szczególnie ciepło, za to od soboty będzie pięknie. I tej myśli się trzymajmy. Na razie. Grę prawdopodobnie zrobimy właśnie w sobotę, bo wtedy ma być chyba najlepsza pogoda. Więc żal byłoby nie skorzystać. Dzieciaki już bardzo na to czekają. Mamy przynajmniej prezenty. W sensie upominki, nagrody. Nie wiem, zwał jak zwał. Te zające całe. To już mamy. Czyli teraz trzeba po prostu tylko napisać grę. Ale dobra, damy sobie radę. Się ogarnie, nie? No. Tak czy siak, jakieś skrawki niebieskiego nieba dzisiaj widać, także za chwilę przynajmniej tutaj pobędziemy. No, myślę, że może chociaż z pół godziny się uda. A potem relaks w domu. Gdzie ty pobiegłeś? Kicio przyszedł przed chwilą. Jest tutaj, bo piesek jest zamknięty. I Niuniu się gdzieś tutaj... Gdzie on mi się tu... Tu jesteś! No cześć! Ty to jesteś w raju tutaj, co? Dobrze ci to, prawda, Niuniu? No pewnie, że dobrze. No i cudownie, tutaj sobie możesz ostrzyć pazurki. Byle nie w domu. No i jak? Dobrze jest, Niuniu? Pewnie, że dobrze. Na pewno dobrze. Chodź, wyczesiemy z ciebie te włosy, co tak wyłażą. Nie, 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 zostaw go, zostaw, bo chcę go sobie poobserwować. Ukryć, to jest zamknięty. Któraś z was go zamknęło? Nie. Tak. No chyba nie. No chodź, kitoczku. Idziesz? Chodź, towarzyszu, ja idę na leżak. Przyjdź do mnie. Ale Klarciu, uważaj, dobra? I nie krzyczcie tam tak bardzo, bo sąsiedzi mogą, może chcą odpocząć. Wstawaj, Władek, z ziemi. Pola seba. Nie, jesteś tu. Nie bój się, pies jest zamknięty, chodź. Albo i nie. No kto go puścił teraz? Ja myślałam, że jest zamknięty cały czas. Tu gapa z niego.